Niczym 100 lat temu Józef Piłsudski z Magdeburga do Warszawy, przybywamy do Was z niepodległościowym 164. odcinkiem Flesza, w którym wita Was Gracjan Gołata. Oto, co przygotowaliśmy dla Was w tym wydaniu. Koncertowa niepodległość, wszystkie kolory selfie, studenckie plany na święto niepodległości. Każdy z nas słyszał o selfie. Dla jednych jest to forma zabawy, dla drugich obiekt kpin. Co sądzą o tym uczestnicy kolorowego uniwersytetu, zapytała Kinga Wieczorek. Chaos, krzyk i multum uśmiechów w uniwersyteckich murach. Rozpoczęła się kolejna edycja kolorowego uniwersytetu, którego zadaniem jest adaptacja dzieci ze środowiskiem akademickim. Zabawa światłem, perspektywą i obcowanie przed kamerą miały pobudzić kreatywne myślenie młodych gości i odpowiedzieć im na pytanie, jak zrobić selfie, żeby inni się nie śmiali. Jednym z podstawowych działań kolorowego uniwersytetu jest przekazywanie dzieciom ważnych wartości życiowych. Na jakich skupiono się tym razem? Chcieliśmy im pokazać, jak zrobić ciekawe zdjęcie, ciekawy może film, ale też przy okazji uczulić ich. To było, myślę, że bardzo ważne, żeby później tego nie publikowali, gdzie nie mogą. Jak możemy zauważyć, kolorowy uniwersytet to nie tylko nazwa, a kreatywne ukazanie uczestnikom projektu otaczającego ich świata. W jaki sposób rodzą się te wszystkie kolorowe pomysły na spotkania? Pani Renata, która szefuje kolorowemu uniwersytetowi, ustala nam termin i prosi o podanie jakiegoś tematu. No ja szukam chętnych wykładowców, jakiś pomysł. To akurat się okazało, że ja wpadłem z studentami na pomysł, żeby zrobić coś takiego. No chcemy też, nie ukrywamy, pokazać specyfikę wydziału. Znając sposób wyłaniania najciekawszych wątków do projektu, nasuwa się jedno pytanie. Jak się do niego przygotować i skąd czerpać informacje? Tak naprawdę merytoryczna wiedza na tematy okołomediowe jest pobrana właśnie z tego wydziału. To tutaj uczymy się, jak funkcjonować w mediach, jak w ogóle media funkcjonują, co robić, żeby nasze produkcje, które robimy, były dobre i w jaki sposób produkować treści oraz je przyswajać, żeby były zgodne z aktualnymi. Uczestnicy wydarzenia angażowali się w przygotowane zadania. Wspólnymi siłami starali się je realizować. Kolorowe balony, ramka do zdjęć czy odgadywanie postaci z wielkiego ekranu wyczarowały uśmiech na niejednej twarzy. Chcielibyśmy, aby wraz z nabytymi tego dnia umiejętnościami on również nigdy nie znikał. Dla Flesza Kinga Wieczorek. Wyjątkowy dzień wymaga wyjątkowych obchodów. W końcu setna rocznica niepodległości jest tylko raz. O plany studentów na 11 listopada zapytała Karolina Grzelska. Piłsudski, Korfanty, Daszyński, Paderewski, Dmowski, Witos. To dzięki nim dzisiaj żyjemy i uczymy się w wolnej, niepodległej. Patriotyzm przez każde pokolenie, postrzegany inaczej, miał wyraz w różnych sposobach, w jakich studenci naszego wydziału podeszli do świętowania obchodów stulecia wolności. No, Dzień Niepodległości spędzimy zapewne jedząc regale marcińskie, być może wybierzemy się na jakieś oficjalne obchody. W tym roku do Poznania przyjeżdża pan Morawski, więc może warto posłuchać wykładu, co tam ciekawego powie. Biorąc pod uwagę, że to setna rocznica, to myślę, że trzeba na poważnie się tym zająć i na jakimś marszu się pojawić. 11 listopada mam zamiar wybrać się na Plac Wolności i uczestniczyć w Marszu Niepodległości. Myślę, że pójdę na Marsz Niepodległości z moją koleżanką i później będziemy jeść rogale. Na pewno będę go spędzać w gronie rodzinnym, będziemy wspólnie jeść rogale ze względu na to, że jestem z okolic Poznania, więc jakby kultywujemy święto świętego Marcina. 11 listopada biorę udział w biegu w Poznaniu. Święto Niepodległości na pewno spędzę jako poznaniak na paradzie na świętym Marcinie. Pewnie znowu objem się rogalami, a później wieczorem idę do kolegi świętować odzyskanie niepodległości przez Polskę. Będziemy bawić się, imprezować. W końcu 12 listopada ma być podobno wolny, więc trzeba będzie to wykorzystać. Dumni, zjednoczeni, w gronie rodzinnym czy w kręgu znajomych. Każdy na swój sposób uczcił setne urodziny kraju. Chwila zadumy, ale przede wszystkim ogromna radość przepełniła tego dnia każde miejsce Polski. Choć plany były różne, bez wątpienia ten dzień został w naszej pamięci jako wyjątkowy. Wolność to dar, który otrzymaliśmy przed 100 laty. Dla Flesza Karolina Grzelska. Wieczór pełen historii, nostalgii, zadumy oraz patriotycznej muzyki. To tylko krótkie streszczenie tego, co działo się w auli UAM.
Więcej o tym opowie Mateusz Kuś. Duma, melancholia, skupienie. Takie emocje można było wyczuć podczas koncertu chóru kameralnego UAM, wykonującego piosenki artystów takich jak Fryderyk Chopin czy Marek Grechuta. Audytorium zasiadające na fotelach sali, oprócz samej muzyki, mogło rozkoszować się również aranżacją świetlną, która nadawała wspaniałego klimatu. Jak zmieniają się współczesne instytucje międzynarodowe? Daria Zwiewka próbowała odszukać odpowiedzi na to pytanie na ogólnopolskiej konwencji PTSM. Zapraszam do oglądania. Zmienia się świat i zmieniają się współczesne instytucje międzynarodowe. Pytanie o kierunek tych zmian pojawiło się podczas 8. konwencji Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych. W czwartek na WNPID goście z Polski i ze świata już po raz drugi mieli okazję wziąć udział w takiej konwencji zorganizowanej właśnie w Poznaniu. Nasza obecność w Polskim Towarzystwie Studiów Międzynarodowych była wręcz nieodzowna. Nasi pracownicy organizują wiele różnych konferencji międzynarodowych, krajowych, regionalnych. Uczestniczą również w wielu inicjatywach. Naukowcy poruszyli wiele istotnych tematów. Zastanawiano się m.in. nad tym, jaki los czeka Unię Europejską i powiązane z nią instytucje. Mamy 7 instytucji, niektórzy uznają, że są one 7 grzechami głównymi Unii Europejskiej. Ja dzisiaj omawiałam jeden z tych grzechów, czyli to, w jaki sposób efektywnie bądź też nieefektywnie działa Rada Europejska. Zaproszeni goście licznie przybyli na WNPID. Do jakich wniosków doszli, biorąc udział w takim wydarzeniu? I czy warto organizować podobne konwencje w przyszłości? Jako goście przyjeżdżający z całego kraju chyba wszyscy odczuwamy, że jesteśmy tu mile widziani. Jest fantastyczna atmosfera do wymiany naszych poglądów naukowych i chyba takie okazje to jest też taka szansa na integrację środowiska, więc myślę, że te konwencje to jest szansa na rozwój stosunków międzynarodowych w Polsce w dobrym kierunku. Dla Flesza Daria Zwiewka. Do następnego Święta Niepodległości pozostał rok. Na szczęście na następny odcinek Flesza poczekacie tylko 7 dni. Jakbyście za nami tęsknili, odwiedźcie naszego Facebooka i Instagrama. Trzymajcie się.